Idę właśnie przez las w okolicach ulicy Skorpiona w Warszawie. To jest taki las równoległy do ulicy Chełmżyńskiej, która łączy Ząbki z Warszawą. Czy jest tutaj ładnie? No nie, nie jest tutaj ładnie, natomiast jest tutaj na pewno ciekawie. Początkowo idąc od restauracji przy ulicy Skrajnej, o nazwie na Skrajnej, las był bardzo przyjazny, taki przypominał park, nawet była matka z dzieckiem, jacyś ludzie z pieskiem tam przechodzili sobie. Potem głęboki rów, prawdopodobnie przeciwpowodziowy, taki ze 3 metry głębokości, płynęła przez środek woda i las zmienił zupełnie swój charakter. W tej chwili tam w oddali widzę taki zdziczały las sosnowy, ciężki do przejścia, który przechodzi tutaj, tak jak widać, o, w tej chwili w taki las liściasty, chyba dębiny to są, ale niestety porośnięte ostrężynami, więc ciężko się przez to idzie, aż wreszcie przechodzi w las olchowy i ja właśnie tymi olzami teraz tutaj wędruję. No niegdaj, pewnie jeszcze rok temu było tutaj mnóstwo wody. W tej chwili jest susza kompletna, totalna, a następnie widać kolejną warstwę roślinną, takie podmokłe trawy, kiedyś podmokłe, bo w tej chwili widzę, że jest to łąka. Nawet chyba odważę się wyjść z tych krzaków wreszcie na tę łąkę. Aha, znowu pole z ostrężynami gęste. Próbuję się przedrzeć. Ostrężyny o tej porze roku jeszcze nie są tak uciążliwe, ale już troszkę przypominają. Przypomina mi to trochę pierwszą wojnę światową, jak te czołgi przejeżdżały niczym przez ostrężyny, przez te druty kolczaste. A ja jestem tym czołgiem właśnie. Dobrze, przejechałem. Wyszedłem na pole. Tak, tam widać ten las, tu widać te kilometry rur, które się ciągną tutaj przez las. W oddali widać Ząbki. Tam na dole, tam są ogródki działkowe. W tej chwili wędruję dalej, nie wiem co mnie spotka. No może to nie jest wyprawa Martyny Wojciechowskiej do Boliwii, ale zawsze jakaś tam przygoda, którą można sobie zorganizować, mając do dyspozycji 2 godziny. No tak, tu się idzie zdecydowanie lepiej. Widać ślady człowieka. Te ślady człowieka niestety są tutaj wszędzie, wszędzie widoczne. O, porozbijane meble. Gdzieś tam widziałem zwoje. O, tam jakiś pralka leży. Jest droga. O, proszę, jest droga. Odważyć się iść dalej prosto wzdłuż linii? Nie, nie będę wracał. Nie będę wracał do Chełmżyńskiej. Pójdę tędy. Może daruję sobie już i pójście wzdłuż linii wysokiego napięcia, ponieważ widzę, że tam są wysokie krzaki. Natomiast tutaj spodziewam się, że wzdłuż tej rury powinna być droga. No właśnie, takie wysokie trawy. O, widać ślady człowieka tutaj przede mną. No niestety teren jest strasznie zaniedbany, tylko właśnie zapaskudzony przez człowieka. Tam widzę po prostu wszystko, co możesz sobie wyobrazić, tu jest zderzak od samochodu, o, tu jakieś folie, tu drugi zderzak, tam jakiś zagłówek. No okropne to jest, to jest, ja zawsze to powtarzam, Ząbki Marki to jest taki, tak jak Warszawa jest tą twarzą, tak Ząbki i Marki to jest taki, za przeproszeniem, taka pupa Warszawy, że już się nie będę wyrażał, gdzie po prostu każdy myśli, że można zrobić kupę i można pójść. Cóż, czasy się zmieniają, miejmy nadzieję, że ludzie też się cywilizują i powoli to się zmieni. Tak jak myślałem, wzdłuż rury idzie droga. W tej chwili spodziewam się, że za jakieś 10 minut dojdę do zalewu Rety. Wypadła mi z głowy nazwa. Albo nazwa z głowy. Na jedno wychodzi.
ten taki zalew, gdzie są te, można sobie na takich nartach wodnych pojeździć, sztuczny zresztą. A, jest, tam już jest, zobaczcie, tam daleko jest to. Czyli minąłem go w odległości roku świetlnego. No, a ja idę w takim razie dalej prosto. Spodziewam się dojść do szrotu przy ulicy Strażackiej. Kolejny wspaniały punkt na mojej mapie. No cóż. Przyroda budzi się do życia, ptaszki śpiewają. Pąki kwiatowe i liściowe nabrzmiewają. Już jest pięknie, a będzie jeszcze piękniej. Amen.